Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o palecie z marki Anastasia Beverly Hills Sultry. Jest to pierwsza paleta z Anastasii w mojej kolekcji. Wyobraźcie sobie, że nigdy nie miałam produktu z tej marki, więc to jest pierwszy kosmetyk z tej linii w mojej kolekcji i pomyślałam, że zrobimy sobie wspólnie recenzję tej palety. Od razu mówię, że dziś nie będzie to pierwsze wrażenie, ponieważ bawiłam się tą paletą po raz drugi. Pierwszy raz miałam okazję wykonywać makijaż tym produktem przy okazji wykonywania mojego makijażu sylwestrowego. Więc dzisiaj było już to moje drugie podejście, więc mogę już co nieco o niej Wam więcej powiedzieć. Przepraszam, jeżeli mój głos brzmi trochę inaczej niż zwykle, ale jestem trochę zakatarzona, trochę się pochorowałam i słyszę, że brzmię inaczej niż zwykle. Ale przechodząc już do produktu. Dlaczego właśnie zdecydowałam się na Sultry? Dlaczego nie zdecydowałam się na przykład na Modern Renaissance czy Soft Glam? Ponieważ myślę, że to są takie najpopularniejsze palety z marki Anastasia. Powiem Wam szczerze, że po pierwsze niesamowicie przykuło moją uwagę opakowanie. Tak, ja również jestem sroką, jak na pewno wiele z Was. I ten połysk, ten brokat jest no naprawdę ciężki do oderwania od niego wzroku. Ale drugą, myślę, że ważniejszą rzeczą, dlaczego właśnie zdecydowałam się na tą paletę, to jest fakt, że jest to paleta bardzo neutralna. Wiele osób nazywa ją chłodną, natomiast ja myślę, że zakwalifikowałabym ją do kategorii palet neutralnych i po prostu stwierdziłam, że będzie to paleta, po którą będę mogła sięgać najczęściej. Ponieważ Modern Renaissance jest bardzo różowa, ciepła, soft glam, czyli też ma więcej ciepło, takich pomarańczowych tonów, chociaż jedną, jak i drugą można używać do codziennego makijażu, natomiast ponownie stwierdziłam, że ta będzie najbardziej uniwersalna. Dodatkowo myślę, że ostatnio rynek kosmetyczny był zalany paletami w ciepłych, właśnie pomarańczowych, czerwonych tonacjach i takim powiem świeżości było pojawienie się tej palety, która temu jakby zaprzeczała i była czymś bardziej neutralnym, właśnie bardziej chłodnym. A sami na pewno przyznacie, że o tyle, o ile ja również uwielbiam palety w tonacjach ciepłych, tak nie zawsze one sprawdzają się do makijażu takiego typowo dziennego, ponieważ te pomarańczowe tony często są zbyt dominujące i coś takiego zdecydowanie bardziej się sprawdza. Paleta ma 14 odcieni, 7 matowych, 7 bardziej metalicznych, takich błyszcząco metalicznych. Ja dziś bardzo chciałam przetestować odcień, który zdecydowanie wyróżnia się na tle tych pozostałych cieni, a jest to odcień Bloom, czyli taki przepiękny, koralowy, natomiast jest taki koral stłumiony, delikatny. I chciałam go dzisiaj przetestować jako właśnie taki akcent kolorystyczny w tym makijażu. Wiele osób uważa, że ten odcień Bloom można również stosować jako róż do policzków. Tego dziś nie próbowałam, ale na pewno w przyszłości przetestuję. Dzisiejszy makijaż rozpoczęłam nałożeniem bazy Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base marki NARS. Jest to moja ulubiona baza pod cienie. Następnie na całą powiekę nałożyłam kremowy, beżowy, matowy odcień Fresh aż do łuku brwiowego. I po nałożeniu tego bazowego cienia automatycznie przeszłam do naszej gwiazdy, czyli koloru Bloom, w załamanie, wyciągając, rozcierając odcień ku brwiom. Chciałam uzyskać taki efekt przydymionej powieki, przydymionego załamania, więc wyciągałam ten odcień do góry. I następnie w zewnętrznym kąciku, zarówno jak i lekko w załamaniu, przeszłam do odcienia Birch, który jest również matowy, przepiękny odcień transferowy do załamania, jak i do zewnętrznej powieki. Jest to delikatny brąz, przełamany takim kolorem lekko toffee.
Ten sam odcień Birch nałożyłam również na dolnej powiece, mocno ją rozcierając, przydymiając w celu uzyskania efektu powiększonego oka. Aby wzmocnić zewnętrzny kącik, zarówno jak i linię rzęs, sięgnęłam po odcień Dystopian, który jest bardzo głębokim brązem raczej w neutralnych tonach, z lekko czarnymi pigmentami i roztarłam go dokładnie właśnie w zewnętrznym kąciku, zahaczając delikatnie o załamanie powieki, jak i linię rzęs. I również wprowadziłam ten cień na dolną powiekę, natomiast tutaj koncentrowałam się już zdecydowanie tylko i wyłącznie w 1/3, może w połowie dolnej powieki. Całą środkową część powieki zostawiłam sobie na odcień Rose Quartz, który jest moim zdaniem jednym z piękniejszych odcieni w tej palecie. Jest to przepiękny róż z delikatnymi drobinkami złota i jego wprowadziłam właśnie na całą powiekę, skupiając się na środkowej jej części palcem. Na koniec pomogłam sobie płaskim, takim języczkowym pędzelkiem, aby wprowadzić ten cień jeszcze precyzyjnie w wewnętrzne kąciki i rozetrzeć go z naszym brązowym matem w zewnętrznym kąciku. I do rozświetlenia wewnętrznych kącików sięgnęłam po błyszczący, przepiękny odcień Pearl, który jest kremowym, takim szampańskim brokatem. Bardzo intensywny odcień do rozświetlenia wewnętrznych kącików mi sprawdził się znakomicie. I na sam koniec powróciłam do naszego brązu Dystopian, tym razem na cienkim, skośnym pędzelku w celu precyzyjnego wprowadzenia go w linię rzęs, zrobienia takiej delikatnej kreski, natomiast tylko w zewnętrznych kącikach właśnie przy pomocy tego cienia. I oczywiście sięgnęłam również po zalotkę. Ja jestem wierną fanką zalotki Shuemura i wytuszowałam rzęsy moim ostatnio ulubionym tuszem L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Tak więc dziś udało mi się przetestować 6 odcieni i na podstawie tego plus moich poprzedniego jednego eksperymentu z tą paletą muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie hype na markę Anastasia, a zwłaszcza na jej palety, jest myślę uzasadniony. W moim odczuciu są to cienie jedne z lepszych, które miałam okazję używać w mojej historii eksperymentowania z cieniami do powiek. Przede wszystkim jestem pod niesamowitym wrażeniem, jeżeli chodzi o odcienie matowe. One blendują się praktycznie same. Jeżeli macie dobry pędzel do rozcierania, to te przejścia tworzą się naprawdę samodzielnie. Nie trzeba poświęcać dużo czasu na rozcieranie granic. Jeżeli chodzi o cienie błyszczące, to dają one przepiękny, taki trójwymiarowy efekt na powiece. Natomiast ja następnym razem spróbuję sięgnąć po bazę pod brokaty i mam nadzieję, że będą się przyklejać nieco lepiej. Natomiast efekt jest przepiękny. Ja wiem, że ten efekt zostanie ze mną przez wiele, wiele godzin, ponieważ makijaż sylwestrowy trzymał mi się fantastycznie. Muszę jeszcze tylko dodać, że cienie są bardzo, bardzo miękkie. Zarówno właśnie te błyszczące, jak i matowe. I to widać przy nakładaniu ich, nabieraniu ich na pędzel, ponieważ one automatycznie się wykruszają. Co dla niektórych osób będzie minusem, ponieważ
prawdopodobnie nie będą one aż tak wydajne, ponieważ przy nakładaniu tego cienia na pędzel bardzo duża ilość osypuje się wokół. Mi to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ taka miękkość cieni powoduje, że one właśnie są bardzo łatwe w rozcieraniu, a dla mnie to jest niesamowicie duży plus. Wolę, żeby cień był miękki i sypał mi się po palecie, niż żebym musiała spędzać 10 minut na rozcieranie jednego cienia w celu usunięcia ostrych granic, których ja osobiście w makijażu bardzo nie lubię. Oczywiście marka Anastasia nie testuje na zwierzętach, jest cruelty free, więc myślę, że na tej palecie się nie skończy. Jeżeli chodzi ogólnie o markę Anastasia, to kolejnym produktem na mojej liście zachcianek na pewno będzie pomada do brwi z tej firmy, ponieważ również jest to jeden z ich bestsellerowych produktów. Oczywiście przede mną jeszcze dużo, dużo zabawy z tą paletą, ponieważ te kolory są tak uniwersalne, są tak przepiękne, że myślę, że uda mi się wyczarować nią również inne propozycje. To jest tylko jedna z opcji. I tak jak wcześniej wspomniałam, jest tu tyle przepięknych, neutralnych kolorów, że naprawdę myślę, że będę po nią sięgać teraz bardzo, bardzo często. Co myślę, że jest ogromnym plusem, ponieważ jak wydajemy około 200 zł na paletę, to chcemy po nią sięgać jak najczęściej. Ja przynajmniej nie chcę, żeby to była paleta na wyjątkowe okazje. Chciałam mieć paletę tak świetnej jakości, ponieważ spodziewałam się po niej dużo dobrego po tych wielu pozytywnych recenzjach marki Anastasia w internecie, że nie spodziewałam się niczego jak tylko samych pozytywów. I to już jest wszystko na dziś, moje pierwsze przemyślenia, jeżeli chodzi o paletę Sultry z marki Anastasia. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej opcji makijaży z wykonaniem właśnie tej palety, dajcie mi znać. Chętnie również coś dla Was przygotuję. Jak nie tu, to być może na Instagramie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!